Zaczynamy jak zwykle od sceny pasterskiej, a ja będąc w tym miejscu chciałbym jeszcze zaapelować do wszystkich Państwa, którzy zechcą wziąć udział w 13. Lubuskim Marszaku Trzech Króli, aby bardzo dbać o bezpieczeństwo, dobrze? A szczególnie uważać na nasze pociechy. Bardzo mocno o to apeluję. Jeżeli Państwo będą chcieli zrobić sobie zdjęcie z gwiazdą naszego orszaku, którym jest niewątpliwie od wielu, wielu lat wielbłąd o wdzięcznym imieniu Aladyn, to nie będziemy tego nikomu zabraniać, ale bardzo proszę, żebyśmy się do tego zwierzęcia zbyt blisko nie zbliżali. O to wszystko również będą dbali harcerze, którzy otoczą wielbłąda kordonem bezpieczeństwa. A teraz kontynuuje Maciek Wróblewski. Taka mała zagadka, czy można na werblach zrobić komunikację niewerbalną? Tak właśnie wygląda komunikacja niewerbalna na werblu. Thank you.
Następnie są anioły. Jakby się zażywali, to by był ciężki pan. To by problem. Thank you.
Gwiazda idzie jasna, toczy się po niebie jako róża krasna, a z gwiazdą postępują zwolna trzej królowie. Trzej ze wschodu idą monarchowie, z dalekich krain przybyli królowie, trzej władcy, co byli ze sobą w zmowie. Oto przed szopą stają, Jezusowi się kłaniają, Kacper, Melchior, Baltazar. Gdy przyszli do Pana, padli na kolana. Przychodzę Panu nad Panem złożyć pokłony i dar. Gwiazda nas tu przywiodła pod próg Twojej szopy. Składam zatem mirrę pod Twe małe stopy. Kacper, kadzidło wiozę, by złożyć przed Panem i pokłonić się w pas przed królewskim stanem. Dziś król nowy się narodził w betlejemskiej ziemi. Tak jest w księgach zapisane, tego nic nie zmieni. Królu nad królami, z dawna żądany, przez wszystkich proroków przepowiadane. Melchior ja jestem, król wschodu. Idę z rajskiego ogrodu. Moje garbate wielbłądy szły poprzez pustynię. Gwiazda drogą prowadziła. Chwała Twa nie zginie. Przyjm, Panie, mały Jezu, złoto i korony. Tyś jest królem wszego świata. Przyjm nasze pokłony. Oddali dary, aż się Józef stary zadziwił bez miary z tej ofiary. Niech nam dziecię błogosławi, aby każdy z nas żył pięknie, aby każdy z nas się zbawił. Zaśpiewajmy wszyscy wraz, na kolędę przyszedł czas. Chciałabym serdecznie powitać gości. Mamy gości z Kołobrzegu,
mamy gości ze Świebodzina, mamy gości z Sulechowa, mamy gości z Gorzowa Wielkopolskiego. Także bardzo serdecznie, widocznie się tak podoba na naszym orszaku, że po raz któryś po prostu przyjeżdżają. Bardzo się cieszę. Tutaj stąd chciałam podziękować księdzu biskupowi za dobre słowo i za piękną homilię i no taką, która właściwie jest odpowiednia do naszych aktualnych czasów. No nie jest łatwo, ale myślę, że Bozia pomoże i będzie lepiej. Do czego zmierzam? Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy biorą udział od samego początku. Jest orkiestra Zastal, są górale czadeccy. No i trudno by mi było, musiałabym bardzo długą listę po prostu sporządzić, żeby podziękować. Chciałabym władzom miasta podziękować, chciałabym służbom, które rzeczywiście na każde zawołanie, po prostu na każdą prośbę pomagają. No chciałabym wszystkim serdecznie podziękować. Już sama nie wiem, kogo tu wyliczyć, bo jest to tak wiele osób. No bo proszę Państwa, to pięknie wygląda, jak ten orszak idzie, ale logistycznie no to nie jest łatwa sprawa. No i przede wszystkim grupie współpracującej ze mną. Proszę Państwa, no ja po prostu mogę na tych ludziach polegać i to nie ma aż tak wielu, bo tam to chyba 8 czy 9 osób, nie ma aż tak wielu, a proszę zobaczyć, jakie dzieło jest wykonane. No chciałabym podziękować również panu reżyserowi. No wszyscy wspólnie jakoś to skleiliśmy i myślę, że orszak, no udał nam się i przede wszystkim, że Stwórca nam po prostu pobłogosławił i dał nam pogodę, że nie padało. No cieszę się bardzo i myślę, przekonały mnie słowa biskupa, że po prostu no warto to robić i już będziemy myśleć wkrótce o...